Witam Was, mam nadzieję, w odcinku, w którym uda się wreszcie spróbować odpalić ten silnik 140. Mam nadzieję, że uda się też go wsadzić w ramę. W dzisiejszym odcinku myślę poskładać jak najwięcej się da, żeby to przynajmniej na kołach stało. No i będziemy dopracowywać jeszcze powolutku takie różne niedociągnięcia. No i tyle. Tyle, no nie ma co więcej gadać za bardzo. Zaraz wsadzimy silnik, żeby to podwiesić. Tutaj jeszcze stelaż ten z tyłu będę musiał wyprostować, bo jest po skosie lekkim z tyłu. A co do całej ramy i tej całej operacji, no to Wam podpowiem, opowiem Wam wszystko na końcu odcinka, więc mam nadzieję, że wytrzymacie. No to na końcu Wam o tym wszystkim opowiem. Nie przedłużajmy. Jedziemy z tematem. No i dobra, troszeczkę już jest zrobione. Silnik w ramie, jak widzicie, stelaż dokręcony. Wygląda to wszystko w miarę prosto. W miarę prosto wszystko jest. Zależy jak ustawię kamerkę, ale na oko wszystko idzie prosto. Jakby coś jeszcze było gdzieś delikatnie krzywo, no to już to, ten stelaż z tyłu podprostuje. Co nieco już podokręcałem, wziąłem się za wahacz. No i kurna, i czy moj tam nie? Jak można do czegoś takiego doprowadzić? Powiedzcie mi, jak? Tutaj tak samo. Co to ktoś tutaj kurde robił przy tym wahaczu? Nie, normalnie powiem Wam, że ręce mi opadają jak widzę. Z tej strony jest ok, ale z tej strony kto to coś tu przy tym robił? Tutaj to się wytarło trochę, tutaj tam nic. Teraz muszę wybić pozostałości po łożysku. Nie wybiję tego tak od tej strony, bo nie ma tam w ogóle miejsca, żeby to pobić. Trzeba będzie zastosować tajny manewr. To łożysko mam nadzieję, że wyjdzie bez problemu. Gdzieś tu mam nowe. Mam nadzieję, że będzie wszystko pasować. Tu mam już nowe łożyska do wahacza. I kolejny problem zauważyłem. Dlaczego się łożysko też rozpierdzieliło, wahacz i wszystko? Jak można jeździć bez napinacza? Kurde, no powiedzcie mi, jak w ogóle tak można doprowadzić pitbike'a do takiego stanu? No to jest... No ręce opadają człowiekowi, kurde, jak to wszystko widzi. Już jest ok. Nie wiem, kurde, powiem Wam, niektórzy ludzie to tak, jak widzę te pitbajki, kurde, wasze, widzę, jak to się na internecie robi, to czasami normalnie ręce opadają. Też to będzie trochę moja wina, bo zaniedbałem Was, no i Wam nie pokazuję za bardzo, jak robić prawidłowo. Przynajmniej nie idealnie prawidłowo, tylko jak nie robić, o, źle. Dobra, no... Kurde. No i potem się dziwicie, że odcinki się opuszczają. No, tu jest śruba wyrwana, zapieczona w środku. Zaraz to wyciągnę, bo to dla mnie to nie mam żaden problem. Tylko, że kurde, no to jak można tak zmasakrować ten wahacz? No, tulejek tutaj nie dać w środku. No nie wiem, kurde. Ogólnie cały czas jest coś przy tym motorze do roboty. Jest tak zaniedbany. Po prostu ktoś jeździł. On to nie jest stary rocznik tego pitbike'a. Ale ktoś jeździł i nie dbał. I wszystko rozmucone, kurde, w tym pitbajku jest. No, jak kurde dbacie o tego pitbajka, to on będzie jeździł lata. Tylko trzeba no, podstawowy serwis zrobić, nie? Tak samo koło, no, już się zaczynają luzy w tylnym kole. No to powiem Wam tak. Tego luzu w tym kole. Z tej strony. Tego luzu tutaj na tej zębatce by nie było.
Gdyby nie fakt, że łożysko się zapiekło i się rozleciało. No, tak samo tutaj łożysko jest rozpieprzone całe. No i coś musiało puścić, więc zaczęło się łożysko na bieżni obracać, bieżnia cała obracać w piaście i wytarło to, kurde, to wszystko. Aja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 j
zorganizować. Tu już się wziąłem za główkę ramy. Na szczęście łożyska na główce ramy są w super stanie. Kurde, no trzeba wszystko przepatrywać. No powiem wam, roboty, a roboty przy tym, kurde, jest. Nie sądziłem, no widziałem, że to jest trochę zmucone, no ale że aż tak. Śruby, tak samo wymieniłem obydwie śruby. Nie wiem, czy to jest śruba oryginalna do mocowania silnika, ale jaka ona jest? 5 i 8. Chińskie gówno. Tutaj ktoś zastąpił drugą śrubę takim czymś. Nie może tak być, nie może być tego gwintu. Ponieważ się kurde o drgań niszczy się karter. Nie może czegoś takiego być. Zastąpiłem te dwa uchwyty konkretnymi śrubami. Gdzieś tu miałem taką śrubę, to wam pokażę mniej więcej. Konkretne śruby, to tutaj troszeczkę skracałem, więc nie zwracajcie na gwint. On sobie troszeczkę przesadził o 2 mm. No ale takimi konkretnymi śrubami jest silnik zamocowany. Niepotrzebnie tutaj dawałem podkładkę może sprężynową, ale dla pewności dałem, bo ten teflon i tak pewnie może nie trzymać, bo już jest wyśmigany, więc wolałem dać to na sprężynowej, mimo że teflon jest na nakręce. No i po całej długości w karterze mamy gładką śrubę, więc tam się nie powinien nic uszkodzić, a jak będzie gwint po całej długości, no to tam się kurde ten karter psuje. Bierzcie to pod uwagę, to jest, są bardzo istotne i podstawowe rzeczy przy budowie, kurde, przy robocie, przy takim pitbajku. Nie można byle czego wkładać. A tu mam całe pudło śrubek różnych. To się przydaje, bo co ciągle muszę do każdego motoru dokładać. No i cóż, no. Po takiej krótkiej przerwie, no muszę się zabierać za robotę tego wahacza. Spróbujemy go odbudować. Chyba będziemy musieli zakończyć ten dzisiejszy odcinek w ten sposób. Potnę go na, kurde, na różne odcinki, na serię, bo to nie będzie nic z tego. Tak wam szczerze powiem, jak to tak będzie. Nie będzie nic z tego, jak będę wam tak nagrał. Chyba będę musiał zacząć nagrywać chyba jeden poradnik. Więc w następnym odcinku zajmiemy się typowo, czy będzie on 5 minut trwać, czy będzie minutę trwać. W następnym odcinku zajmiemy się odbudową tego wahacza, czyli wymienimy łożyska. Niby podstawa, no ale no trzeba będzie wam to pokazać, nie? Tak, dobra, tyle. No bo nie, już ręce opadają, członkowi ręce opadają. Źle podeszłem chyba do tego pitbajka, bo kurde, będę musiał chyba kupić kolejnego na takiego szrota zajechanego i powolutku, na spokojnie go odbudowywać i wam nagrywać, bo nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Dobra, tyle. Kończymy ten odcinek, bo to kurde nie ma sensu. Ja to momentalnie złożę, a i tak dalej nic nie będziecie wiedzieć. A przynajmniej jak potem następny sprzęt jakiś kupię, to będzie może, mam nadzieję, że ktoś, kto będzie mnie oglądał, będzie ten pitbike mniej zmucony. Nie tak jak ten. Ten ogólnie po moim serwisie mi się wydaje, że będzie w bardzo dobrym stanie. Może nie idealnym, bo to wiadomo, że to nie jest nowe, ale będzie w bardzo dobrym stanie, więc no, trzeba będzie odbudować. Muszę odkładać pieniądze na Tiga, bo na przykład taki wahacz aluminiowy to jest żaden problem zregenerować, nawet go stuningować troszeczkę, no ale potrzebowałbym Tiga do spawania aluminium. Może kiedyś się dorobię. No. Tyle.
Więc do następnego. Mam nadzieję niebawem. Do następnego, na razie, trzymajcie się, hej!